Wakacje w gminie Krosno-Odrzańskie upłynęły m.in. pod znakiem szlagierowych wydarzeń mających już stałe miejsce w kalendarzu. Jednym z nich było Święto Karpia, na które do Osiecznicy już po raz ósmy zjechali liczni mieszkańcy, ale i turyści z całego województwa. Karp był rzecz jasna królem imprezy, choć miał tego dnia poważnego konkurenta, a mianowicie piekielny upał. No cóż, pogoda, no jest temperatura gorąca. No ale ludzi to jakoś nie zraża, może jest na razie mniej, ale bądźmy dobrej nadziei, że ludzi dojdzie jeszcze. Wszystko bardzo dobrze na stoiskach schodzi, ludzie chwalą, bo tak słyszę, chwalą w ogóle to przygotowanie jedzenia. I rzeczywiście, palące słońce nie przeszkodziło w dobrej zabawie, a i przed stoiskami rybnymi ustawiały się długie kolejki. Karp pod wieloma postaciami, smażony, wędzony czy podany w zupie, święcił tego dnia gastronomiczny triumf. Wszyscy są nastawieni na to, w tym dniu, że jest ta ryba i jest tania. I dlatego takie ma wzięcie. A przede wszystkim była pyszna. Nie tylko dzięki zdolnościom miejscowych kucharzy, ale także odpowiedniemu zapleczu. Mamy sprzęt specjalistyczny, baseny, dotlenienie czystym tlenem. Nie ma prawa rybie się nic stać. Ona nie traci na wartości i zachowuje wszelkie funkcje życiowe. Nie dziwi zatem fakt, że w poszukiwaniu pysznego karpia, a jak zapewnia sołtys Leszek Fijałkowski, ten najlepiej smakuje właśnie w Osiecznicy, miejscowość odwiedziły tysiące osób. Przyjeżdżają ze Śląska i w ogóle no, z innych regionów, to widzę z Poznania też, do rodziny przyjechali na ten dzień, bo oni zresztą są co roku i tak ciągną teraz i swoje dzieci mają już rodziny i te rodziny i także mówię, no przyjeżdża tych ludzi obcych, bo słychać o nas daleko, o tej naszej imprezie słychać, że to bardzo miłe, gdzieś się jest nieraz i właśnie czy ktoś tam dzwoni czy coś i mówi, że był na imprezie, czy tam ktoś był i mówi, że bardzo piękna impreza jest. A jeśli impreza rodzinna, to i atrakcje dla każdego. Konkurs kulinarny, występy kapel ludowych czy zabawa przy muzyce zespołu Axel to tylko niektóre z nich. Od lat stałym punktem programu jest również konkurs plastyczny dla szkół i przedszkoli. Motyw przewodni? Oczywiście karp. Uczestnicy podzieleni na trzy kategorie wiekowe ponownie stanęli na wysokości zadania. Wydzieranki, wyklejanki, jakieś tam w tym roku też takie modne są, robione nitką bawełnianą i tak dalej. Także naprawdę jest taki zakres możliwości plastycznych bardzo duży. Bardzo szeroki, powiedziałabym, i cieszymy się, bo naprawdę bardzo dużo można wymyślić z takim prostym tematem, po prostu karp. Tym bardziej, że chcemy dzieci nauczyć tej edukacji takiej ekologicznej też, bo mamy tu środowisko takie bardzo naturalne, lasy, jeziora. Tegoroczne Święto Karpia ponownie okazało się magnesem dla mieszkańców i turystów. Impreza ma już wyrobioną markę, a sołtys Leszek Fijałkowski słusznie zapewniał, że w Osiecznicy karp smakuje wyjątkowo. No dzisiaj akurat smażony był, może być. Jeszcze pan skosztuje kolejny? No na pewno i do domu kupię jednego. Za chwileczkę przeszkodzić i zapytać o tegoroczne Święto Karpia, jak pani się bawi podczas tej imprezy? A dobrze. I bardzo mi smakuje karp. Wyśmienity. A w jakiej postaci lepszy? Wędzony, smażony? Bardziej smażony, a to zależy, bo mąż mówi, z gryla jest lepszy. A już karpik był zjedzony? Tak, już jesteśmy po kolacji. A w jakiej postaci? Smażony, wędzony? Smażony, wędzony, obowiązkowo. Można się zatem cieszyć, że za rok karp ponownie będzie królował w Osiecznicy.